i opowiem wam trochę o narzędziach, które są używane, a właściwie ich ewolucji, które są używane do kardingu. No dobra, na samym początku trzeba by wyjaśnić, co to jest właściwie ten karding. Karding to jest jakiś tam proceder, który w magiczny sposób sprawia, że pieniądze z ukradzionych kart lądują na koncie kardera. No i w uproszczeniu możemy wyłonić trzy fazy, czyli pierwsza to jest zdobycie w jakiś sposób, wejście we własność kradzionych kart, czy przez wyciek, czy przez zakup w jakimś sklepie internetowym, czy przez atak na jakąś instytucję. Następną fazą jest karding właściwy, czyli już zapłacenie w jakimś sklepie internetowym za pomocą tych kradzionych kart i ten punkt nas najbardziej będzie interesował w tej prezentacji. No i nawiązując do poprzedniej prezentacji, ostatnia faza, czyli pranie pieniędzy. To jest moim zdaniem najtrudniejsza rzecz, bo przy takiej specjalizacji rynku te dwie pierwsze rzeczy są dosyć proste. Dobra, co najbardziej się opłaca? Żeby kardować, trzeba wiedzieć przede wszystkim co. Po pierwsze dobra luksusowe, czyli wszelakie zegarki, nie wiem, luksusowe ciuchy, elektronika i tak dalej. Dlaczego się opłaca? Dlatego, że stopa zwrotu jest stosunkowo wysoka. To znaczy w przypadku, kiedy kupujemy coś naprawdę drogiego, a karty nas na przykład kosztowały 10 dolarów, bo takie są rynkowe ceny niejednokrotnie, będziemy mieli dużo zwrotu, bo ustawimy tą cenę gdzieś tam na sprzedaży na 70-80%, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Można też używać dóbr wirtualnych. One nie mają pewnego znacznego minusa, jeżeli chodzi o pranie pieniędzy, czyli jak kupimy coś rzeczywistego, no to musimy odebrać ten towar. No i wtedy jest cała zabawa z dropami, z rekrutacją. To już była o tym mowa, jak to wygląda, więc nie będę tego tematu poruszał. Tutaj z kolei te rzeczy są dużo, dużo tańsze, więc żeby to się w ogóle opłacało jakoś, to trzeba wejść naprawdę w dużą skalę. No jest też inflacja, na przykład konta za Spotify'u są pod jakieś 2 dolary i tak dalej. No dobrze, to tak dobrym pomysłem zawsze przed zaśnięciem publiczności jest zadanie jakiegoś pytania. Czy macie może pomysł, kto mógłby symbolizować bogactwo w Rosji i być twarzą podziemnej marki? Dodam, że nie Władimir Putin. Ktoś coś? No, dobra, to tutaj jak widać patriarcha jak gdyby Rosji jest patronem, że tak powiem, pewnego podziemnego biura podróży, w którym można sobie kupić bilety za około 45-50% ceny. No i tutaj kupuje się wycieczki, one są on inclusive, mamy hotel, mamy przelot i tak dalej. Oczywiście używa się do tego kardingu, czyli robi się request, chce jechać na Hawaje, no i w tym momencie ktoś siada 3 dni wcześniej, karduje to na nasze dane osobowe najczęściej i sprzedaje nam to za jakiś procent. Żeby nie było, to nie są zdjęcia moich wycieczek, tylko zdjęcia jakieś, które zostały znalezione w necie, jak są fora i one nie są nawet w darknecie, no bo ograniczaliby sobie sztucznie liczbę klientów, to tutaj użytkownicy chwalą się, że kupują takie rzeczy. Jak gdyby wątek w forum, gdzie można znaleźć te zdjęcia, zajmuje jakieś 20 stron, więc trochę zainteresowanych jest. Co ciekawe, niektórzy wrzucają zdjęcia swoim ciałem i widoczne są jakieś tatuaże. No ale to Rosja. No i dobra, jak można przeciwdziałać czemuś takiemu? Oczywiście jest bardzo dużo sposobów i mógłbym tutaj mocno popłynąć, ale tego nie chcę. Tutaj skupimy się tylko na identyfikacji użytkownika. Są dwa główne sposoby identyfikacji użytkownika, czyli zapisanie mu czegoś w przeglądarce, na przykład proste cookie albo bardziej zaawansowany wariant Ever Cookie, albo odczytanie czegoś charakterystycznego, co dobrze dosyć go identyfikuje. No i żeby, czyli fingerprint. Żeby to trochę lepiej wyjaśnić, musimy się na chwilę cofnąć w czasie. Dobra, mamy rok 89, w Polsce kończy się powoli komunizm, popularna staje się taka fryzura, autora jeszcze nie ma na świecie, więc nie za bardzo wie, o czym mówi. No i co dzieje się tymczasem w internetach? Ano bardzo dużo. Powstaje standard HTML, powstaje standard HTTP,
pierwszy działający system jako WWW powstaje i powstaje też pierwsza przeglądarka. Tutaj trzeba trochę nadmienić, że zamysłem twórców było stworzenie systemu, który umożliwia wydajne wyszukiwanie i dzielenie się informacjami. To miał być clue tego systemu. Dobra, teraz jakaś ciekawostka mostka. Jest taki pan Ted Nelson, się nazywa. On jest osobą, która jako pierwsza użyła jak gdyby terminu hipertekst, jest jego pomysłodawcą. No i on twierdzi, że jak gdyby to WWW to nie w tą stronę i od lat 60. Tworzy swoją wersję HTML-a i HTTP. Jeszcze mu się nie udało. Aczkolwiek ma kilka fajnych pomysłów. Na przykład transkluzja, zarządzanie cytatami pomiędzy dokumentami, czyli nie ma możliwości już tam robienia fake newsów, bo mechanizm cytowania pomiędzy stronami jest zapewniony przez ten całe narzędzie. Tutaj są QR kody, jak ktoś mi ufa, nie powinien, to może sobie tam wejść i doczytać, tam są wywiady z tym panem. Pod koniec będzie jeden QR kod, który jak gdyby łączy te wszystkie linki. No dobrze, ostatnia retrospekcja, albo przedostatnia. Co się dzieje następnie? Połowa lat 90. W Polsce następuje denominacja złotego, budowane jest metro w Warszawie, rusza lista 30 stron i żeby robić wrażenie na płci przeciwnej, trzeba wyglądać tak i wymachiwać rękami. Dobra, i co się dzieje dalej w internecie? Powstaje przede wszystkim JavaScript. Zaczynają urzeczywistniać ramki w przeglądarkach. Powstaje też workaround na bezstanowość protokołu HTTP, czyli cookie, czyli możliwość zapisania czegoś, jakiegoś stanu, która de facto już później jest używana do identyfikacji użytkowników. No i pierwszy raz następują wojny przeglądarkowe, przeglądarki zaczynają się ścigać i wymyślać nowe, bardzo nieprzemyślane feature'y, żeby zdobyć dominację na rynku. No i żeby tutaj nie być gołosłownym, mamy przykład jakiegoś takiego API, które jest dostępne do tej pory. API służy do sprawdzania tego, czy dana przeglądarka może odtwarzać dany format muzyczny i co nam może zwrócić takie API? Ano trzy wartości: probably, maybe i pusty string, cokolwiek to oznacza. I takich kwiatków w przeglądarkach do tej pory jest bardzo, bardzo dużo. No i ostatnia retrospektywa, tym razem lata 2000-2010. W kategorii moda męska królują jeansowe hajdawery i tak zwane kurtki pękawki. Autor przechodzi przez wszystkie stadia eksperymentów edukacyjnych wymyślonych przez rządzących. Tymczasem w internecie już krystalizuje się coś, co znamy w tym momencie, czyli pojawia się XML HTTP Request API, które de facto umożliwia odświeżenie strony informacji z nią związanych bez jego reloadu, co sprawia, że możemy tworzyć znane z dzisiaj zaawansowane interfejsy użytkownika, no i pojawiają się pierwsze aplikacje. Oczywiście druga faza wojen przeglądarkowych, wprowadzanie coraz to głupszych feature'ów typu tekst, który miga w gwałtowny sposób, no i zaczyna być tworzony standard HTML5, który miał uporządkować ten cały bałagan. No i z racji tego, że autor jest młody ciałem, ale stary druchem, to sobie trochę ponarzeka. Jak gdyby można tutaj zauważyć taką tendencję, że wypaczona została pierwotna idea twórców. Ten system miał służyć tylko i wyłącznie do wyszukiwania informacji albo ich przekazywania w rozsądny sposób, a de facto wszystkie te technologie, które zostały stworzone, służyły tylko do prezentacji informacji, typu JavaScript, te zaawansowane interfejsy użytkownika. Są tworzone workaround na workaroundzie, typu bezstanowy HTTP. Mamy w tym momencie cookie, który jest trochę wyższą warstwą, który rozwiązuje problem. No wiadomo, to jest system produkcyjny, czyli on działa online. No i ciężko przebudować internet od nowa i w nocy go wyłączyć, a na drugi dzień włączyć działający. Więc też trzeba zrozumieć twórców. No i ten bałagan, który się wytworzył, te nieprzemyślane feature, takie wcześniej pokazywałem, umożliwiły stworzenie tak zwanego fingerprintu. No i teraz tak, czym jest fingerprint? Fingerprint to charakterystyczny dla danego użytkownika zestaw danych pobranych z przeglądarki i urządzenia, mogących z dużym prawdopodobieństwem potwierdzić jego tożsamość pomiędzy wejściami na daną stronę. Tutaj ważne jest słowo prawdopodobieństwem.
No i żeby wyjaśnić tak po ludzku, o co tu tak naprawdę chodzi, są dwa sposoby fingerprintowania. Jeden polega na odczytaniu jakichś informacji, które użytkownik może sobie skonfigurować bądź zainstalować w przeglądarce, a drugi to wykonanie takiej operacji w przeglądarce, która umożliwi przejście przez X warstw i każda z tych warstw zostawi jakiś ślad informacyjny, który pozwoli na identyfikację użytkownika. No i dobrze, teraz omówmy pokrótce grupę pierwszą. To są bardzo proste rzeczy, czyli numer IP, no wiadomo, on się zmienia, języki ustawione w przeglądarce, pluginy, user agent, właściwości ekranu. Taki śmieszny aspekt właściwości ekranu jest to, że przeglądarki udostępniają całą długość i szerokość ekranu, ale również realnie obszar zajmowany przez stronę. No i paski w Windowsie albo w Ubuntu są w charakterystycznych miejscach, mają charakterystyczną grubość. Więc za pomocą jak gdyby jakichś prostych matematycznych wyliczeń możemy tylko na podstawie szerokości ekranu stwierdzić, że to jest Windows albo Ubuntu, przynajmniej w standardowej konfiguracji. No i tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo. No i żeby przeanalizować jedną z tych rzeczy, to możemy wrzucić na warsztat czcionki. Jak sprawdzić, jakie czcionki są zainstalowane w naszym komputerze? Wcześniej trzeba zrozumieć trochę ten mechanizm, czyli jest coś takiego jak czcionki bazowe w przeglądarkach. Ten mechanizm służy do tego, że jak ktoś zażyczy sobie jakąś czcionkę, która nie istnieje w danym systemie operacyjnym, to coś musi zostać wyrenderowane, żeby nie było pustej strony. To są te czcionki. No i dobrze, co z tego wynika? Żeby sprawdzić te czcionki, należy wybrać długi i charakterystyczny ciąg znaków, kazać przeglądarce go wyrenderować, mamy wtedy jego długość. No i to jest ten fallback, który wygenerowaliśmy, ten na przykład sans. No i w tym momencie, jak mamy tą długość, to każemy renderować przeglądarce czcionkę, którą chcemy sprawdzić, czy ona znajduje się na pewno w systemie operacyjnym. No i teraz, jak ta czcionka się wyrenderuje, jeżeli długość jest taka sama niż jak ta pierwsza, to znaczy, że sfolbokowaliśmy do domyślnej czcionki i ona nie jest obecna w systemie, ale jeżeli długości się nie zgadzają, to znaczy, że ta czcionka jest obecna w systemie i możemy jak gdyby enumerować tak dużą listę czcionek. Jeżeli chodzi o drugą grupę fingerprintów, to jest już to bardziej zaawansowana, w której przechodzimy przez warstwy. No mamy Canvas Fingerprint, zaraz ją pokrótce opiszę. Jest też WebRTC, ona już trochę przestaje działać, bo tam Chrome zrobił robotę. Polegało to na tym, że likowały adresy lokalne danego komputera, więc można było, jeżeli ktoś nie zmieniał swoich lokalnych jakichś adresów, można było wywnioskować, że to ten sam komputer. WebGL to nic innego jak renderowanie jakiegoś obrazka w przeglądarce i okazuje się, że różne komputery z różną konfiguracją, z różnym systemem inaczej je renderują. Audio fingerprint to jest to samo, tylko w warstwie audio. Odtwarzany jest bezgłośny jak gdyby jakiś dźwięk w przeglądarce i on jest zapisywany do formatu binarnego i dzięki temu wiemy, że ta osoba to ta sama osoba, bo ma taki sam bit po bicie kształt tego dźwięku. No dobra, jak wygląda ten Canvas fingerprinting? Tu jest trochę kodu, ale nie za dużo. Generalnie Canvas to jest API, które doszło w HTML5 i można sobie zażyczyć jakiś kontekst. Kontekst 2D pozwala na rysowanie 2D, 3D służy do rysowania w 3D, WebGL-u. Renderujemy sobie jakiś tam ciąg znaków, który będzie charakterystyczny. Wybieramy sobie wielkość i czcionkę, później robimy jakieś operacje wypełnienia, zamieniamy ten wyrenderowany obraz do czegoś zdatnego do przesłania na bug i możemy fingerprintować użytkownika. Jak to działa? Trzeba się trochę zastanowić, przez jakie warstwy to przechodzi. Po pierwsze, przeglądarki różnie implementują ten canvas, więc obrazek będzie bardzo podobny, ale będzie się różnił kilkoma pikselami. Później użyte zostają jakieś syskole, więc jak użyjemy jakiegoś innego systemu operacyjnego, to może się okazać, że jak gdyby ten obrazek znowu się będzie różnił. Później okazuje się, że różne systemy implementują jakieś operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych i jest inna dokładność. No i trzeba się też zastanowić, jaki mamy wersję sterownika, bo to też nam różni użytkowników i co robi sama karta graficzna. Każda ta warstwa dodaje jakąś informację, po której można identyfikować użytkownika. No dobra, to teraz można zadać pytanie, czy to jest narzędzie idealne, czy można wieszczyć koniec prywatności w internetach, jaki znamy.
No nie do końca, bo jeżeli wejdzie się w dużo większą skalę, to okazuje się, że są dwie nieoczywiste właściwości tego fingerprintu, czyli stabilność, czyli jak długo dana osoba ma ten sam fingerprint, bo na przykład usunie sobie jedną czcionkę po miesiącu i mamy inny fingerprint, ale jest też granularność, czyli jak wielu różnych użytkowników akurat ma taką samą konfigurację sprzętową, więc wygląda zupełnie tak samo. No i czy to rozwiązuje problem fraudu? Można się zastanawiać. No, ludzie z drugiej strony też się zastanowili. No i ich tok myślenia był zapewne taki, że jest rosnąca bariera wejścia, żeby oszukać systemy antyfraudowe, więc trzeba mieć trochę wiedzy technicznie, a dużo osób chce jak gdyby fraudować, a nie za bardzo chce się nauczyć, jak to działa pod spodem. Jest dużo chętnych do kardingu, to gdyby tak zrobić jakieś narzędzia, którymi by można cały ten żmudny proces uprościć, żeby ci karderzy nie musieli wiedzieć, jak to działa. No i myk, pomysłowy Dobrowin wymyślił. Generalnie te narzędzia nie są stosowane przez taką elitę. Ci ludzie albo sami sobie piszą jakieś narzędzia, albo robią to ręcznie, aczkolwiek średnio zaawansowani początkujący karderzy rzeczywiście ich używają. No dobrze, to teraz mamy pierwszy przykład najstarszego narzędzia, czyli tak zwany FraudFox. To jest tak naprawdę maszyna wirtualna, która zawiera w sobie zestaw narzędzi. Tam są, jest wgrany klient Tora, jakieś SOX proxy, CCleaner do czyszczenia cookiesów. Obfuscate to jest ciekawe narzędzie, bo ono potrafi modyfikować jak gdyby stack sieciowy, żeby ten system operacyjny wyglądał trochę inaczej i wyglądał na inny system operacyjny. Jest wgrany Firefox plus jakieś rozszerzenia, no i sam FraudFox. Główne okno programu wygląda w ten sposób. Tutaj mamy jakąś sekcję, gdzie możemy sobie wybrać, jakie czcionki chcemy podmienić. Tutaj mamy sekcję związaną z pluginami, a tu są podstawowe jakieś ustawienia typu platforma, język, jakiś czas, rozdzielczość i tak dalej. Co ciekawe, ten feature działa w bardzo pomysłowy sposób, to znaczy przed i gdyby po jego wykonaniu z folderu systemowego są usuwane te czcionki, więc nie ma fizycznie możliwości, żeby sprawdzić, że one istnieją w systemie. A oczywiście później możemy sobie przywrócić, zrandomizować i tak dalej. No dobra, jak to jest technicznie wykonane? No tutaj twórcy poszli po najmniejszej linii, po linii najmniejszego oporu, czyli użyli gotowych pluginów, które znajdują się całkowicie legalnie w tym sklepie Mozilla. Jeden służy do blokowania tego kanwasu, drugi do modyfikacji JS-a w runtime, trzeci modyfikuje headery. No i tutaj też marketing nie stał na jakimś najwyższym poziomie. Te narzędzie można znaleźć w forach, nawet nietorowych, i na marketplace'ach, tak zwanym darknecie. Co ciekawe, wprowadzono pierwsze zabezpieczenia antypirackie, więc problem ich uderzył. To znaczy, żeby skorzystać z narzędzia, trzeba się zalogować przez Tora na swoje imienne konto, które jest nadawane przez twórców. Aczkolwiek twórcy prawdopodobnie już nie sprzedają tego narzędzia i wszędzie można kupić liki, które są skrakowane. No dobrze, to teraz drugie najpopularniejsze narzędzie, tak zwany AntiDetect. Ono początkowo nie było bardzo zaawansowane, aczkolwiek trzeba zaznaczyć jakąś perzystencję w jego wykonaniu. Twórcy tworzą je już 5 lat nieprzerwanie praktycznie i cały czas powstają jakieś innowacje. Tak wygląda główne okno tego programu. Tutaj widzimy trochę więcej rzeczy, które można ustawiać. I to nie różni się aż tak bardzo od tego FraudFoxa. Tutaj mamy też analogiczne rzeczy związane z fontami. Nowością jest tutaj, że możemy spoofować jakieś dane, które są zbierane z flasha. Z flasha na przykład można zebrać listę czcionek bez żadnej zabawy z tą enumeracją. Główną różnicą jest to, że można było sobie ręcznie skonfigurować, co chcemy zmodyfikować na przykład w Windows albo w innych właściwościach naszej przeglądarki, aczkolwiek było to kłopotliwe, dlatego że trzeba było wiedzieć, co się robi, bo niektórzy fraudsterzy potrafili sobie ustawić obecność flasha na przykład na iOSie, no i to nie był zwykle bardzo dobry pomysł, bo go tam nie ma.
No i jak to wygląda realizacja tego całego narzędzia? Mamy znowu Firefoxa, który wydaje się uber popularny, jeżeli chodzi o takie narzędzia. Mamy spatchowany specjalnie Flash, żeby móc podmieniać jakieś zapytania API i tak dalej. No i jest jakiś postęp, bo tym razem nie mamy rzeczy z marketu, jakichś pluginów, tylko jest to w całości obsługiwane przez extension, który został stworzony przez twórców. Aczkolwiek z komentarzów można wysnuć, że część kodu została ukradziona. No i tutaj zdecydowanie strona biznesowa wygląda dużo, dużo lepiej, bo mamy już jakąś tam stronę. To jest akurat wcześniej w wersji, gdzie twórcy zachwalają swój system. System istniał w kilku wariantach, to znaczy była wersja, która korzystała jako z baseline'u z IE, była też wersja, która, tak jak wcześniej mówiłem, korzystała z Firefoxa, ale była też wersja, która instalowała się bezpośrednio w systemie i umożliwiała znacznie bardziej zaawansowane rzeczy, czyli na przykład podmiany rejestru do danego procesu. No, takie rzeczy się robi w przypadku kasyn online, gdzie te systemy antyfraudowe są dużo bardziej agresywne i wymagają na przykład jakiejś instalacji, jakiegoś oprogramowania w systemie. No i tutaj widać, że jakieś płatności można było, za ile można było zakupić to urządzenie. To jest oczywiście podzielone na te package. Tutaj obojętnie, czy chcemy je, czy FF, to $300, te ceny rosły oczywiście. Jest ten hardware package, który o dziwo jest tańszy. No i jak gdyby stwierdzono, że dobrym marketingowo pomysłem będzie stworzenie bundla, który jest odrobinę tańszy niż dwie razem łączone rzeczy. No dobrze, to jak gdyby ciekawym tematem na tej stronie było to, co prawda nie widać tego w archive.org, bo wycięłem to tego GIFa, że wszędzie przewijały się jak gdyby te metody płatności, co jest trochę ironiczne, że narzędzie do tworzenia fraudów wykorzystuje Visa i Mastercarda, ale jak się chciało kupić, to niestety pojawiał się taki napis, trzeba było się skontaktować bezpośrednio z pomocą techniczną. No i ten model niósł ze sobą pewne problemy, czyli tak, przede wszystkim mieliśmy jednokrotną płatność i z racji tego, że mogliśmy sobie tutaj dużo rzeczy ustawić, to nikt nie musiał tego kupować drugi raz, bo nie można było za bardzo nic nowego wymyślić. Było to narzędzie zbyt skomplikowane dla początkujących ze względu na te konfigi i tak dalej, no i był duży koszt utrzymania wielu wersji, no i te kłopotliwe płatności. No i twórcy jednak pomyśleli i zrobili. I to jest odświeżona wersja, która jest prawie że nową. Tutaj, jak widać, cała ta możliwość konfiguracji praktycznie znikła, ale pojawiło się coś takiego. Do czego to służy? Tutaj możemy sobie wybrać plik konfiguracyjny, jaką przeglądarkę albo jaki telefon chcemy udawać. No i wybieramy te rzeczy i to oprogramowanie już ustawia wszystko za nas. Tak wygląda przykładowy plik konfiguracyjny. Tutaj nie będę wchodził za bardzo w technikalia, ale generalnie on mówi, które funkcje i w jaki sposób trzeba podmienić. I co ciekawe, twórcy zarzekają się, że zbierali te dane z realnych urządzeń. No i fajnym pomysłem biznesowym z ich strony było wprowadzenie DLC trochę. Mianowicie pojawił się sklep, w którym można było kupić te konfigi, jakby nie chciało się samemu ich ustawiać i ręcznie edytować. One są tam za około 3 dolary. Ten sklep działa do tej pory, jak gdyby strona też oryginalna. No i stan dzisiejszy. W tym momencie twórcy stwierdzili, że chcą iść trochę w model SaaS, więc mamy tą starą wersję 7.7, która kosztuje też $600, więc no wiadomo, inflacja. Mamy wersję 7.7 monthly, która kosztuje $100, ale miesięcznie i co miesiąc musimy odnawiać tą subskrypcję, ale za to mamy darmowe update'y. I jest mityczna wersja 8 za $3000 i $100 miesięcznie i ona jest stworzona rzekomo na podstawie silnika Chroma. No i mamy jak gdyby osobisty support. Dobra, to jest czarny koń zawodów, czyli Linksphere. To jest narzędzie, które pojawiło się całkiem niedawno, ale jest naprawdę profesjonalne, jeżeli chodzi zarówno o sferę techniczną wykonania, jak i sferę marketingową sprzedaży. Wygląda w ten sposób, trochę bardziej zaawansowane niż ten FraudFox, trochę więcej opcji. No i jakie są nowości? Bo musiały być jakieś nowości, żeby to sprzedać.
To jest w ogóle fork Chroma, także tutaj zrobiono dużo większą robotę, nie wgrywano pluginów, tylko sforkowano Chroma i zmodyfikowano, wycięto telemetrię, dodano masę feature'ów. Tutaj mamy kontenery. Każdy kontener może zawierać inne fingerprinty. Co ciekawe, też może zawierać inne sposoby łączenia się. Czyli jak tutaj klikniemy, to będziemy mieli Tora. Tutaj jest cyrylica, ale podejrzewam, że było jakiś SOX proxy czy coś takiego. No i jak wyglądają te możliwości połączenia? Też to wygląda dużo lepiej niż w AntiDetekcie, który wspierał tylko w zasadzie SOX proxy. Mamy możliwość wyboru Tora, SOX-ów, Dynamics SOX-ów, tunelu, SSH albo jakiejś kombinacji tego. Co ciekawe, twórcy oferują też własne SOX-y, które można oddzielnie dokupić. Co ciekawe, jak się spufuje, jak gdyby używa jakiegoś proxy, to rozsądnie jest ustawić te wartości spójnie, bo na przykład, nie wiem, ktoś mówi, że łączy się z USA, a ma ukraiński język ustawiony w przeglądarce. Jak zrobili to twórcy, żeby to osiągnąć, kupili albo zdobyli w jakiś sposób taką dosyć znaną bazę w świecie GeoIP MaxMind, która jest de facto często używana przez systemy antyfraudowe do określenia, skąd dane IP wywodzi. Po prostu robią takie oczeka i automatycznie ustawiają dobre wartości w przeglądarce. Kolejnym fajnym featurem jest tak zwany automator i on służy do tego, żeby przed danym fraudem rozgrzać, powiedzmy, przeglądarkę. Tutaj bardziej chodzi o fraudy związane z reklamami. To znaczy możemy wylistować sobie listę stron, na które wcześniej chcemy wejść. W automatyczny sposób to narzędzie wchodzi na te strony, symuluje jakieś ruchy myszką, jakieś krzywe Braziera i tak dalej, tam naprawdę pomyśleli. W tym momencie mamy nazbierane ileś cookiesów, więc ten użytkownik wygląda sensownie niż taki goły wchodzący na Facebooka. No i z takich śmieszniejszych feature'ów, które też pokazują, do kogo jest skierowany ten produkt, jest opcja na przykład blokowania cyrylicy. Jakby komuś się ucknęło, fraudsterzy często wklejają jakieś rzeczy, to narzędzie automatycznie zablokuje tą cyrylicę i nic nie wklei. No i najnowszy feature, który miał w ogóle swoją kampanię reklamową na YouTubie, gdzie powstał profesjonalny film, to są skiny z tego filmu, to są oryginalne materiały marketingowe, które można normalnie znaleźć na YouTubie. Jak gdyby możliwość działania w grupach. Na czym to polega? Możemy współdzielić sesję, czyli na przykład dzielimy swój zespół na trzech ludzi. Jest tech guy, który ma za zadanie skonfigurować to całe narzędzie, zaimportować jakieś cookiesy, które wyciągnęliśmy z jakiegoś botnetu i sprawdzić, na ile jak gdyby narzędzie jest zdatne do fraudowania, na ile wykryje je jeden system antyfraudowy. I on zakłada konto zwykle. Później wchodzi do pracy farmem na tej samej sesji, czyli jest już zalogowany na Facebooka, dodaje nowych znajomych, dodaje komentarze, dodaje linki, fejkuje generalnie activity na danym koncie. No i na koniec wchodzi, żeby zebrać śmietankę, tak zwany media buyer, czyli osoba, która już przeprowadza jakąś kampanię, czy tam wstrzykuje, nie wiem, fake newsy, czy promuje jakiś produkt i tak dalej. No i jak uniknięto przy takim mrowiu opcji problemu z helpdeskiem? Ano stworzono bardzo, bardzo, bardzo dokładną dokumentację. Jak widać, dokumentacja jest stworzona także w egzotycznych językach, takich jak chiński. No i też stworzono forum internetowe, na którym można jak gdyby porozumieć się, zapytać innych użytkowników o ich experience, dowiedzieć się, w jaki sposób fraudować niektóre usługi. Tutaj mamy na przykład jakiś tam przykład PayPalowy. No i jak wiem ceny i jak gdyby co oferuje jak gdyby ta firma Tenebris? Mamy do czynienia z Sphere, to jest taka darmowa wersja demo, którą można sobie sprawdzić zupełnie za darmo. Jest Fake Vision, czyli to jest tak zwany checker, czyli jak użytkownik jak gdyby już setupuje i uważa, że system go nie wykryje antyfraudowy, to może wejść na tą stronę i to narzędzie mu sprawdzi i powie, a twoje IP się nie zgadza na przykład z twoim językiem, to pewnie cię odrzuci ten system antyfraudowy. No jest ten sam Link Sphere, tutaj mamy różne warianty, to jest tylko usługa subskrypcyjna, bo w stracie subskrypcji tracimy dostęp do tego konta i nie możemy go używać. No jak widać, tworzone są, to jest świeża promocja, jeszcze może działać, jakieś promocje okazyjne.
No i dla kogo jest takie narzędzie? Tutaj twórcy na oryginalnej stronie internetowej bardzo dobrze to zdefiniowali. Moim ulubionym określeniem jest dla pentesterów systemów antyfraudowych, bo jak wiadomo jest bardzo dużo pentesterów systemów antyfraudowych. Oprócz tego mowa jest o bonus hunterach, czyli osobach, które na przykład łączą się do kasynka, coś tam pograją i wypłacają bonus i tak robią w kółko. No i do jakichś rzeczy związanych z fraudem reklamowym, arbitrażowym i tak dalej. No dobrze, ale największą siłą tego narzędzia jest marketing. Tutaj można sobie dopowiedzieć, co było na tym memie. No i jak twórcy się do tego zabierają? Zabierają się bardzo dobrze, to znaczy tworzą dedykowany content na poszczególnych forach. I to są naprawdę różne fora i różnojęzyczne. Są tworzone reklamy specjalnie pod fora, tak zwane hakerskie, gdzie jak gdyby całość jest targetowana pod osoby techniczne i na tacy podaje się specjalnie feature'y, które mogą zainteresować osoby techniczne, ale tworzone są też specjalne wpisy na fora, gdzie ludzie tak średnio w komputer ogarniają, czyli na przykład do Black CEO i tam bardziej się rozpisuje use case. Jak widać, nie mają też problemu z tłumaczeniem tego na różne fikuśne języki. Są też tworzone artykuły sponsorowane w całym internecie. Tutaj mamy do czynienia bodajże z japońskim, gdzie oczywiście są kody zniżkowe i to narzędzie jest wychwalane pod niebiosa. No i to jest najlepsza akcja PR-owa w Darknecie, jaką miałem okazję zobaczyć. Im te narzędzia są popularniejsze, tym jest większa szansa wycieku takiego narzędzia. Na przykład konkurencja kupi, później skakuje, wypuszcza za darmo, żeby druga strona straciła. I taki wyciek nastąpił, jakiejś tam starej wersji. To jest jakiś chyba screen z forum, w którym ten wyciek był opisywany. Co ciekawe, to jest jak gdyby sprzedaż Linksfera, która, nie wiem czy dobry screen wkleiłem, ale generalnie case był taki, że powiedzieli, ok, potwierdzamy, to jest nasz oryginalny Linksfer, on rzeczywiście działa, nie jest zawirusowany, używajcie sobie, ale od tego czasu wprowadziliśmy taki feature, usunęliśmy ten i ten błąd. Macie tutaj kod rabatowy 20% wyższy niż zwykle. Kupcie. No, jak gdyby jakaś statuetka tam powinna powędrować do Ukrainy za PR. Z ciekawych jeszcze promocji mamy cashback. Jest taka usługa Luminati. Ktoś może z sali kojarzy, o co chodzi? Nie bardzo. No dobra, to już tłumaczę. Generalnie jest coś takiego jak residential proxy, bo chcecie na przykład scrape'ować coś albo robić bardziej nielegalne rzeczy. I w tym wypadku trzeba zmieniać często IP-ki. Więc jak wcześniej była mowa o tych aplikacjach z Androida, które są dziwne latarki i tak dalej, to ta firma prawdopodobnie wrzuca dużo takich aplikacji. Tam jak się przyjrzy w Euli, to jest taki zapis, że jak używasz tej aplikacji za darmo, to wtedy możesz, jak gdyby, twój telefon może być wykorzystywany jako proxy i w ten sposób mają masę proxy z Androidów, legitnych ludzi z fajną historią jak gdyby cookiesów, zakupów i tak dalej i przez nie dokonują jakichś różnych dziwnych, pokrętnych czynności. No i Linksfer wpadł na kolejny genialny pomysł biznesowy. Czemu by się z nimi nie dogadać? Jak pomyśleli, tak zrobili. No i stworzyli system cashback, czyli jak wydasz tam jakieś pieniądze, to 40% tego, co wydałeś, ląduje w Litecoinach albo Bitcoinach na twoim koncie Linksfer i możesz je wydać na przedłużenie subskrypcji, kupienie konfigów czy kupienie proxy. No i żeby był jeszcze większy rozmiar, to jest jak gdyby VK Linksfera, bo oni otwarcie działają w jakiejś takiej sferze social media. Tutaj mamy do czynienia z konferencją związaną z marketingiem afiliacyjnym w Rosji, no bo gdzie? I twórcy na hasło Linksfer sponsorują trochę tę konferencję, więc na hasło Linksfer dostajemy 25% zniżki. No dobra, ale jak nasze narzędzie robi się zbyt popularne, to okazuje się, że pojawiają się tak zwani riperzy, czyli osoby, które bazując na niewiedzy bądź naiwności innych fraudsterów, próbują ich oszukać. Taka incepcja trochę się robi. No i tutaj oryginalni twórcy oprogramowania mówią, żeby nie kupować podróbek jak jakiegoś wyszacza z Allegro, że tak ma wyglądać ich oferta, że nie wspierają jakichś systemów płatności, jak ktoś mówi, to żeby nie brać, bo on na pewno was oszuka.
No i to jest w zasadzie tyle. Jeszcze została, to jest jak gdyby QR kod, który zawiera wszystkie linki, które były tam w całej prezentacji, więc można sobie zrobić zdjęcie i później w domu zobaczyć. Tam są różne ciekawe rzeczy. Zostało mi jeszcze 6 minut czasu, to pokażę wam, jak mi się uda, reklamę fabularną tego narzędzia. Nie wiem, czy jest głos, pewnie nie, ale aczkolwiek obraz mówi za wszystko. A nie jest. Co ciekawe, na forum Linksfera, jak każdy dobry PR-owiec, stworzyli im materiał making of, gdzie są zdjęcia z planu i inne różne informacje, o których można się dowiedzieć o samym Linksferze. No dobra, to tutaj może nie będę do końca tego puszczał, ale widzicie rozmach tego narzędzia i ich twórców. Dobra, udało się. Dobra, to w tym momencie już jest koniec.